Cześć kochani, z tej strony Dominika, witam Was serdecznie na moim kanale po troszkę długiej przerwie, tak jak wiecie, albo i nie wiecie, odrobinę chorowałam, więc mnie nie było. Ostatni vlog, który widzieliście na kanale, był prowadzony przez Jarka, był to ostatni vlog z podróży, niestety prawdopodobnie teraz przez dłuższy czas podróżować nigdzie nie będziemy, tak więc troszeczkę zmiana kontentu na kanale. Śmieję się oczywiście. Mój kanał jest lifestyle'owy. Oprócz tego, że robię wam relacje z moich podróży, to chciałabym się dzielić z wami różnymi innymi rzeczami. I dzisiaj odcinek taki typowo dla dziewczyn, moim zdaniem. Chociaż jeżeli są panowie z długimi włosami i chcą przetestować tą metodę, to nie ma problemu. Zapraszam również. I dzisiaj porozmawiamy o włosach. Pokażę wam, jak uzyskać taki efekt. Jest to metoda, którą stosujecie sobie na noc. Jest totalnie bezinwazyjna. Nie używacie żadnego ciepła, nie szkodzicie swoim włosom. Właściwie musicie tylko dzień wcześniej zaplanować, że chcecie mieć następnego dnia piękne loki, piękne fale i przygotować się, używając kilku rzeczy, które na pewno macie i nie musicie wychodzić z domu, więc jestem pewna, że możecie to wykonać. I pamiętajcie, mimo że siedzimy wszyscy w domach, to warto raz na jakiś czas się odstrzelić, tak jak ja dzisiaj specjalnie dla Was, a przyznam szczerze, że od dłuższego czasu się nie malowałam, no bo siedząc w domu jakoś nie ma okazji, a tak, żeby Wam się ładnie pokazać, no to dzisiaj, tak jak widzicie, odstrzeliłam się na maksa. No więc tak, jeżeli jesteście zainteresowani, jak stworzyć takie piękne fale na swojej głowie, to zapraszam Was gorąco do oglądania dalej. Wszystko po kolei Wam wytłumaczę i już za chwilę będziecie mogli się sami cieszyć taką bujną czupryną na swojej głowie. Na początek, czego potrzebujecie? Przede wszystkim rajstopy, zamiennie może to być również długa skarpeta, na przykład zakolanówka. Przydadzą się również gumki do włosów, dwie cieńsze i dwie typu frotka. Oczywiście szczotka lub grzebień, w zależności od tego, czego używacie na co dzień. A opcjonalnie spinka do włosów, nie ma znaczenia jaka, ważne, żeby była większa niż mniejsza. Macie wszystko? No to zaczynamy. Na początek rozczesujemy nasze włosy. Jeżeli myjecie je na noc, ważne, żeby przed kręceniem były całkowicie wysuszone. W innym wypadku możecie je uszkodzić, mogą się połamać, jeżeli będą mokre, a tego oczywiście nie chcemy. Następnie dzielimy włosy na dwie w miarę równe sekcje. Ja tutaj za pomocą mojego przedziałka sobie wyznaczyłam tą linię. I jedną część, którą będziemy się zajmować później, możemy związać gumką, tak żeby nam się po prostu nie pomieszały. Następnie bierzemy nasze rajstopy i środek ich długości umieszczamy na czubku naszej głowy. Możemy tutaj wziąć spinkę, żeby ułatwić sobie sprawę, ale tak jak wspomniałam wcześniej, jest to krok opcjonalny. Zaczynamy zaplatanie od pasma najbliżej twarzy. Wydzielamy sobie niewielki kosmyk i obkręcamy od góry do tyłu przez nasze rajstopy. Następnie bierzemy kolejny nowy pasmyk włosów i dokładamy go do naszego pierwszego. Całe takie pasmo obkręcamy ponownie od twarzy do tyłu głowy. Bierzemy kolejne pasmo, dokładamy do tego pierwszego, obkręcamy od góry do dołu i powtarzamy tą czynność tak naprawdę do samego końca. To nie jest nic skomplikowanego, może tylko tak wydawać się na ekranie, ale tak naprawdę zobaczycie, że jest to bardzo proste. Ważne tutaj, żeby nie brać zbyt dużych pasm, lepsze są te mniejsze, delikatniejsze niż większe. I istotne jest, żeby były to w miarę jednej grubości pasma, czyli jak bierzemy te drobniejsze właśnie, to staramy się, żeby każde kolejne było podobne, żeby nie było bardzo dużej rozbieżności między nimi. I gdy już nie mamy żadnych pasm, to wtedy całą resztę naszych włosów obkręcamy do samego końca wokół rajstop. A na końcu związujemy je cieńszą gumką. Ciasno i dokładnie tak, żeby nasze włosy nie wypadły i się nie rozplątały.
Całość zaczynamy obkręcać od przodu do tyłu, zaczną nam się te włosy samoistnie skręcać i tworzymy wtedy takiego ślimaczka, uwzględniając oczywiście nasze rajstopy, które pozostały, i całość związujemy grubą frotką. Tak samo ciasno, tak żeby przez noc ta fryzura nam się nie rozwaliła. I mamy już połowę zrobioną. Teraz zabieramy się za drugą część, zdejmujemy spinkę, zdejmujemy gumkę do włosów. I tak jak widzicie, w moim przypadku ja będę zaczynać od grzywki, bo po tej stronie mam grzywkę, dlatego sobie wydzielę troszkę większe pasmo, żeby tą grzywkę pokręcić jednakowo. A następnie będę dobierać do niej krótsze pasma. Tak samo od góry do tyłu i kolejne pasmo dobieramy. Całość od góry do tyłu i kolejne pasmo dobieramy do tego i robimy tak samo do końca. Czynność tą powtarzamy także później ze skręcaniem włosów. Pamiętajcie, od twarzy do tyłu głowy. Związujemy też w ślimaczka, związujemy też frotką. W takiej fryzurze na księżniczkę leje, kładziemy się spać. I witam Was kolejnego dnia. Nie ukrywam, że ten fragment nagrywałam trochę w innym momencie i mam tutaj moje frotki jeszcze z takimi materiałami, których nie wiedziałam na początku, że nie można ich zdjąć. I zaczynamy zdejmowanie najpierw od naszych frotek. Powolutku, tak żeby nie rozwalić wszystkiego na raz. Później zdejmujemy gumkę do włosów cieńszą. Wszystko delikatnie, nie spieszymy się. I teraz rozplątujemy nasze pasma z tego uścisku w rajstopach. Ważne, żebyśmy robili to pojedynczo, każde pasemko po kolei. Nie próbujemy tego rozwiązać wszystkiego naraz, tylko każde po kolei. Jak widzicie, idzie to naprawdę bardzo łatwo. I już mamy takie piękne loczki, które widzicie, nam się pojawiły na głowie. I zabieramy się teraz za drugą stronę. Dokładnie tak samo, zdejmujemy frotkę, zdejmujemy gumkę. I gdy będziemy mieli wszystko już rozplątane, to wtedy zabieramy się za stylizację tych włosów. W zależności od tego, jakie chcecie mieć efekty na głowie, czy chcecie, żeby to był większy skręt, czy bardziej fala, w taki sposób rozczesujemy włosy najpierw palcami, a następnie rozczesujemy je szczotką lub grzebieniem. I najfajniej jest utrwalić je jakimś lakierem. Tak jak widzicie u mnie, to są teraz takie mocno skręcone kosmyki. Ja to zaraz sobie poprawię i wrócę do Was już troszeczkę odpicowana. Na tyle. Jeżeli ta metoda Wam się spodobała, to koniecznie je wypróbujcie. Napiszcie mi w komentarzu, jak Wam wyszło lub czy już może testowaliście taką metodę i znaliście ją wcześniej. Będę wdzięczna za łapki w górę i za subskrypcję. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, ten czerwony guzik na dole powinien zaświecić się na szaro. Zachęcam, filmy będą teraz regularnie, obiecuję. Teraz siedzimy w domu, już nie ma wymówki, że nie ma czasu ani nic. Po prostu codziennie planuję nagrać, żeby było już na zaś tych filmów. Jeżeli macie też jakieś propozycje tematów, co chcielibyście u mnie oglądać, no to oczywiście też piszcie w komentarzu. Wszystko oczywiście rozpatrzę. Dzięki bardzo, że byliście ze mną. Do zobaczenia za tydzień. Pa, pa.